Witaj na kanale Nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Poezja Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Dwudziestolecie międzywojenne jest epoką, gdzie do literackiego głosu dochodzą kobiety. Kojarzymy jednak głównie panie pisarki, autorki wybitnych powieści psychologicznych. Jak na przykład Marię Kuncewiczową, Zofię Naukowską czy Helenę Boguszewską. Poezja zostaje zdominowana przez mężczyzn na początku skamandrytów, w latach późniejszych awangardzistów oraz katastrofistów. Wśród tej męskiej monofoniczności wyrasta fascynująca postać Marii Pawlikowskiej jasnorzewskiej jednej z najbardziej inspirujących osobowości polskiej literatury XX wieku. Osobowość ta miała doskonałe warunki do wzrostu. Ojcem poetki był jeden z najbardziej znanych ówczesnych malarzy, Wojciech Kossak. Jego najbardziej znanym obrazem jest oczywiście Panorama Racławicka, którą możemy oglądać dzisiaj we Wrocławiu. Brat Marii poszedł w ślady ojca i też został malarzem. Natomiast siostra, znana pod nazwiskiem Magdaleny Samozwaniec, również zajęła się literaturą. Znamienici goście domu Kossaków z pewnością byli jedną z przyczyn, dla których młoda Maria wybrała tak interesującą drogę artystyczną. Stało się tak nawet mimo braku formalnego wykształcenia. Pawlikowska-Jasnorzewska była wyłącznie wolną słuchaczką na krakowskiej ASP. Poetka miała burzliwe życie osobiste. Była trzykrotnie żonata z oficerem armii austriackiej Władysławem Bzowskim Następnie z poetą, działaczem społecznym i taternikiem Janem Gwalbertem Pawlikowskim, wreszcie ze Stefanem Jasnoszewskim, oficerem lotnictwa, dopiero z nim odnajdując upragnione szczęście. Poetka wiele podróżuje. Utrzymuje także bardzo bliskie relacje z ówczesną poetycką elitą wyzwolonej Polski. Oprócz poezji, pisze też dramaty. Jeden z nich, wyraźnie wymierzony w hitlerowskie Niemcy, powoduje reperkusje polityczne. W trakcie II wojny światowej Pawlikowska powtarza scenariusz wielu ówczesnych inteligentów i emigruje, znajdując się w końcu w Anglii. Tam ciężko chora umiera w 1945 roku. Pierwsze tomiki poetki, wydane w 1922 roku zbiór Niebieskie migdały i o dwa lata późniejsza Różowa Magia, przypominają trochę stylistyką wczesne tomy skamandrytów czyli przypomnijmy Tuwima, Lechonia. Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza i Słonimskiego, z którymi Pawlikowska była zresztą zaprzyjaźniona. Wiele w tych wczesnych utworach radości życia, fascynacji witalizmem i prostymi, zwyczajnymi, codziennymi czynnościami. Charakterystyczna dla Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej będzie tematyka miłości oraz erotyki, która właściwie przewijać się będzie przez całą jej twórczość. A oto dwa wiersze z debiutanckich tomików poetki. Pierwszy – Modlitwa o pocałunku, któryś jest w niebie. Razem z duszami bzu i jaśminu, krwi i bezsennych łąk gwiezdnych synu, o pocałunku, któryś jest w niebie. O treści wszystkich myśli i czynów, o upragnionej mej duszy chlebie, tęsknoto wichrów, bajko jaśminów, o pocałunku, któryś jest w niebie. Me smutne usta zwiędną w czas krótki, a gdy z nich barwa oddaną glebie w amarantowe przejdzie stokrotki... Wówczas mi zagrasz twą pieśń skrzypcową, zamkniesz mnie w obce wieczności słowo. O pocałunku, któryś jest w niebie. Na pewno zauważasz już wyraźne nawiązanie do Ojcze Nasz. Inicjalna formuła stanowi powtórzenie pierwszych słów Chrystusowej modlitwy. Tym razem jest to jednak świętokradcza prośba, wyrażona wzniosłymi apostrofami do pocałunku, właśnie. Zobacz, jak wiele w tym wierszu jest sensualności, to znaczy postrzegania zmysłami. Pocałunek pachnie bzem i jaśminem. Ma kolor krwi, wygląd bezgwiezdnych nocy, dźwięk wichrów. Jest treścią wszystkich myśli i czynów. To właśnie to, co cielesne, a nie to, co duchowe, wypełnia całą rzeczywistość. Wczesne Tomiki Jasnożewskiej to także utwory całkowicie odmienne. Niepokojące. Niepewne, dalekie od radosnego nastroju takich liryków, jak modlitwa. Wystarczy spojrzeć na tekst, melodia. Ani daleko, ani blisko. Nad kołyską, białe jak mleko, słodkie jak gwiazdy, ciasne jak wielkie, ciemne pojazdy, pełne rodziców, w dal turkoczące nieznaną. Jakiś naiwny księżyc, czy słońce, w dziecinny wieczór, czy rano. Trudno chyba nawet określić, jaka jest tak naprawdę tematyka tego utworu. Tytuł wskazuje na melodię, którą być może słyszy gdzieś z oddali podmiot liryczny. Jednak tak naprawdę, czy jest w tym utworze podmiot liryczny? Wydaje się, że trudno go zidentyfikować. Sam tekst, bardzo skomplikowany formalnie, przypominający raczej eksperymenty awangardowe, aniżeli proste teksty w skamandryckim stylu. Melodia to raczej swobodna, Bezpodmiotowa refleksja o tym, co widziane, słyszane, o tym co się czuje, to katalog skojarzeń tajemniczych, może nawet trochę niepokojących. Prawdziwe mistrzostwo pokaże jednak Pawlikowska-Jasnorzewska, szczególnie w tomiku Pocałunki z 1926 roku. Tutaj jednak poetka postawiła przede wszystkim na prostotę budowy wiersza. Zamieszczone utwory to praktycznie tylko wyłącznie czterowiersze, czyli teksty bardzo krótkie. Dlaczego Pawlikowska decyduje się na taką formę? Mówi się wśród badaczy jej twórczości m.in. o inspiracjach literaturą perską, tradycją japońską czy heleńsko aleksandryjską Wskazuje na nie Jerzy Kwiatkowski. Tak czy inaczej, Jasnorzewska staje się mistrzynią lapidarnej formy oraz życiowej mądrości podanej w skrócie. A oto kilka tych króciutkich wierszy. Narcyz. Nad sadzawką oprawną w modre rozmaryny klęczałem, zapatrzony w moją twarz młodzieńczą, by się w niej doszukać przyczyny, czemu mnie nie kochają i za co mnie męczą. Wiele u Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, jak zauważa Jerzy Kwiatkowski, elementów niespodziewanych rozwiązań oraz niespodzianki. Podobnie jest w tym przypadku. Pierwsze trzy strofy wydają się powtarzać kształt mitu o narcyzie, znanego nam wszystkim, o nieszczęśliwym młodzieńcu, który zakochał się we własnym odbiciu. Prostą interpretację utrudnia jednak czwarta strofa. Narcyz z wiersza jasnorzewskiej jest tylko parodią pięknego, mitologicznego mężczyzny. On cierpi na brak miłości. Cały zabieg wywołuje z pewnością efekt komiczny, ale czy nie niesie też pewnej refleksji? Tematem wierszy w pocałunkach często jest los kobiety, podobnie jak w poprzednich tomikach Jasnorzewskiej. A oto utwór właśnie o tym traktujący, cień. Byle ten obłok niełaski z naszego słońca się zwlókł, a położe się jak cień płaski u Twoich nóg. W tym lapidarnym czterowierszu cień, jako zjawisko, występuje aż w trzech znaczeniach. Po pierwsze, jest opisem zjawiska atmosferycznego, po drugie oznacza obłok niełaski, który utkwił na naszym słońcu, zatem zapewne oznacza konflikt w miłosnej relacji między kobietą a mężczyzną. Po trzecie, zaś cieniem płaskim ma być kobieta, podążająca krok za krokiem, jak cień za swoim mężczyzną, ta, która ma się położyć u jego nóg, jak wiele znaczeń w tak krótkiej formie. Ze względów czasowych nie będziemy omawiać tutaj doskonałego tomu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Dancing, w którym poprzez wirtuozerię formalną i rozmaite narzędzia brzmieniowe oddaje nastrój i rytm tańca i przyjęcia towarzyskiego. Temat ten wymaga długiej i specjalistycznej analizy. Teraz przejdziemy do dojrzałego okresu twórczości poetki, który rozpoczyna się, jak uważa Jerzy Kwiatkowski, w 1928 roku wraz z ukazaniem się tomiku Cisza Leśna. Stylistyka i nastrój tych wierszy będą znacząco odbiegały od liryki lat poprzednich. Przede wszystkim pojawia się u Jasnorzewskiej temat śmierci i przemijania. Często bohaterami jej wierszy są, jak uleśmiana, przerażające postacie, znajdujące się gdzieś pomiędzy życiem i śmiercią, jak w utworze Topielec. Puśćcie ręce moje, czego chcecie? O, kiedyż oni odejdą! Nie odetchnę już więcej nigdy, czyż nie wiecie, żem się całował z Nereidą? Idźcie lepiej na obiad, już pierwsza godzina, niech zwisną moje zimne ramiona. Oddychać zapomniałem i wolę wspominać basową piosenkę Trytona. Rzućcie mnie im z powrotem, tak jak się kłody odrzuca. Nie odetchnę już więcej nigdy, wiedzcie o tem, mam wodę w płucach. Podmiotem lirycznym tego wiersza jest oczywiście topielec, znaleziony gdzieś nad wodą. Teraz kieruje przemowę do przerażonych ludzi na brzegu. On już wie, że nie oddycha, że nigdy już nie wróci do świata tych, co na brzegu. Został już mieszkańcem krainy morza i tam trwa zawieszony, między życiem a śmiercią, wśród mitycznych morskich bóstw Trytona oraz Nereidy. Wiele duchów i straszydeł będzie w tym okresie zamieszkiwało strofy poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jest to czas, kiedy fascynuje się ona irracjonalizmem oraz magią, a także jak widać w powyższym wierszu, śmiercią. Oprócz skomplikowanych dociekań filozoficznych dotyczących eschatologii, czyli spraw ostatecznych, wiele miejsca poświęca Pawlikowska-Jasnorzewska sprawom natury. Czasem jest to portret negatywny, bardzo złowieszczy, jak w wierszu Zawód w Miłości. Okrucieństwo natury. Ten zarzut surowy, lecz słuszny, gdy go serce z rozpaczą odgania. Ten błąd wieczny, trański, wyrodnej urody niepokoi mnie nocą, aż się gwiazdy mącą, zmieniając konstelacje w znaki zapytania. I nie cieszy mnie więcej róża, winogrono. Żewna zieleń majowa czy jesienne, złoto, smutna jestem jak córka, której dowiedziono, że jej matka, rodzona, kochana gorąco, jest czarnym charakterem, okrutną istotą. Natura zostaje spersonifikowana, występująca jako matka, co może być inspirowane filozofią hinduską. Nie jest to już pozytywny obraz, jak z wcześniej omawianego wiersza modlitwa gdzie przyroda współgrała raczej z erotycznymi emocjami. Tutaj bieg natury, starzenie się, symbolizowane przez metaforyczny błąd wyrodnej urody, jest nieubłagany. Powoduje u podmiotu lirycznego, prawdopodobnie kobiety, rodzenie się znaków zapytania. Uświadomienie sobie straszliwego porządku życia natury, powoduje u podmiotu mówiącego w wierszu uczucie smutku i melancholii. Wcześniej wysławiana przyroda staje się teraz czarnym charakterem, okrutną istotą. Z drugiej zaś strony nierzadko występują takie przedstawienia natury, gdzie dominuje podziw i fascynacja jej siłą i mocą. Tak jest na przykład w tekście Samobójstwo dębu. Dąb samotnik spoglądał dokoła z pogardą. Poznał życie. Kto widział generacji tyle. Nagle zdjął z nieba piorun, jak złocisty sztylet, i wbił go sobie w pierś twardą. Dąb, będący jak wiadomo wielkim, starym drzewem, króluje w lesie i wśród przyrody. Jego samobójstwo, dokonane pięknie za pomocą pioruna, czyli złocistego sztyletu, nie jest efektem życiowej porażki, a raczej wynika z pogardy dla zmiennego, niepewnego i wciąż przemijającego świata. Jest znakiem siły, mocy i niezmienności natury wobec wszechobecnej ludzkiej śmierci. Inną czystą postawą w poezji autorki Baletu Powojów jest postawa rezygnacji. Często łączy się ona z nawiązywaniem do tematyki śmierci i przemijania. Jej przejawy bez trudności odnajdziemy w szkicowniku poetyckim wyjątkowej prozie poetyckiej czyli połączeniu dwóch rodzajów literackich który zostaje wydany w 1939 roku. Oto jeden z kilkudziesięciu jego fragmentów. U samej góry niemowlęta i młodzież, pod działanie słońca wystawione pąki. Niżej rozkwitłe w pełni kielichy piękności doskonałej, typowej. Pod niemi najniżej te, co przekwitają. Oto drabina społeczna jacyntu, kwiatu. Na szczeblu najniższym zmiękłe, płowe, zbiedniałe szczątki, smutny symbol starości. Jakaż dla nich pociecha. Chyba tylko ta, że inni tam nad nimi właśnie kwitną. Świecie, dla najpiękniejszej z kobiet i dla najbardziej porywającego z młodzieńców nie będziesz miał kiedyś innej odpowiedzi, innego ukojenia prócz tych słów. Inni kwitną, spójrz w górę, Inni pokwitają dopiero. Spójrz wyżej. Obserwacja najprostszego, chyba objawu natury rosnącego kwiatu jest dla jasnorzewskiej okazją do zaprezentowania życiowej mądrości. Kolejność wzrostu rośliny rozwoju kwitnięcia wreszcie przekwitania jest dla niej metaforą życia człowieka który równie szybko traci swoje piękno i młodość i może pod koniec swojego życia tylko przyglądać się pięknu młodszych istot. Nie ma w tej postawie buntu czy złości. Jest raczej smutne pogodzenie się z kolejami losu. Ostatni, trzeci okres w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej rozpoczyna się wraz z wybuchem II wojny światowej i trwać będzie aż do śmierci poetki w 1945 roku. Ostatnich tomach poetki częstsze niż w poprzednich wierszach będą nawiązania do historii, co może wydawać się oczywiste w zderzeniu z ogólnoświatową tragedią. A oto dwa wiersze, właśnie z okresu wojennego. Róża, lasy i świat. Nie czas żałować róży, kiedy płoną lasy. Nie czas lasów żałować, kiedy płonie świat. Gdy obszar ziemski jedną staje się Saharą, nie czas żałować świata, gdy wznowił się chaos. Gdy dnia i godziny nikt nie wie, kiedy Bóg kulą ziemską w pierś trafiony padł i powstał jak lew w swym gniewie. Gdy noc każda najgłębszą czerni się żałobą, jednak żałuje róży i płacze nad sobą. Utwór! Otwiera wyraźne nawiązanie do Lili Wenedy, Juliusza Słowackiego i występującego w nim znanego aforyzmu. Pierwsze dwa wersy stanowią katastroficzny opis płonącego świata, przypominającego coraz bardziej apokaliptyczny krajobraz. Cała Ziemia staje się pustynią bez życia i przede wszystkim bez Boga, trafionego kulą ziemską w pierś. Jedyne, co pozostaje, to trwać w żałobie i zapomnieć o róży. Pięknie, miłości, uczuciu, gdy płoną lasy, czyli świat cały. To wrażenie jednak burzy ostatni wers, który jest wewnętrznym wyznaniem podmiotu lirycznego. Podmiot liryczny, mimo to, wciąż płacze nad utratą pięknego świata i nad indywidualnym bólem samego siebie. Z masowej apokalipsy przebija jednostkowy smutek. Wojna jest także dla Pawlikowskiej jasnorzewskiej stałym elementem świata przyrody, biologizmu natury. Jako niezmienne prawo życia musi mieć swój czas. musi trwać. Nie jesteśmy w stanie przerwać jej panowania. Trzeba po prostu czekać, aż jej kwiat przekwitnie. Wojna to tylko kwiat. To tylko straszliwy kwiat. Rośliny, która jest życiem. To tylko wybuch i kolor ciernistych, codziennych pnączy, krzewiących się dziko i bitnie. To tylko okropny kwiat, tego co jest, płomienne aż w oczy kole, oczy nasze płaczące obficie. Kwitnąć musi aż nie przekwitnie, na upiornej tracąc czerwieni, aż się wstrzępy z żółkłych gazet nie przemieni, aż parady swojej nie zakończy. Różnorodność poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest ogromna. Od poezji miłosnej i erotycznej, ze skamandryckiego ducha, przez głęboką i często pesymistyczną refleksję nad światem i przyrodą, aż do niekiedy brutalnego spotkania z historią w utworach powstających w czasie II wojny światowej. Opracował Janusz Dunik. Czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z Liceum.